Trzecia próba, Gajera, podaje do Mario Brandt, złapane, pierwsza próba, Husaria Szczecin. Ale nie ma tego ale. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia na 30 jardzie. Husaria Szczecin. Mogą jeszcze wrócić do tego meczu, mogą jeszcze sprawić niespodziankę, jeżeli teraz takimi konsekwentnymi akcjami ofensywnymi będą się popisywać zawodnicy różnych gości. Raul Szkulce rozgląda się za podanie do Mario Brown. Przerzucone to podanie, nie miał szans Mario Brown na złapanie dalekiego podania. Pokazał siłę w ramieniu Dylan Raul, ale nic więcej z tej akcji pozytywnego nie można wynieść. Druga próba, 10 jardów do przejścia. Zanim można stwierdzić, że to, co się stało na boisku, wysłuchamy werdyktu sędziego głównego. Wyprawiony zawodnik w polu do podania, numer 52, odłożenie ataku. 5 jardów kary z poprzedniego miejsca, odłożenie drugiej góry. Znajdował się poza linią, kiedy jest przeprowadzona akcja podania na żadnym zawodnikom. Nie może się na żadnym zdumienia w momencie podania. A teraz kolejna akcja, Pany Rał! Mamy także flagę na boisku z problemami. Dylan Rao. Jeszcze wysłuchamy werdyktu sędziego, ale mieliśmy naprawdę ładny popis defensywny. Długo. Tej akcji. Czy coś, czego brakowało już od dłuższego czasu defensywy z Polskiego? Jo. No. Już? Przewinienie osobiste, pociągnięcie za kratkę kasu numer 97 w obronie. 15 jardów kary z miejsca poprzedniego, automatycznie, pierwsza próba. Akcja wykonana przez Marzenia Sukanowskiego zostaje cofnięta w kary, jaki się dopuścił, czyli pociągnięcia za kratkę kasu, za face mask. No i niesamowity prezent teraz otrzymali zawodnicy Husarii Szczecin. Pierwsza próba po tej karze znajduje się na 20 jardzie. I to właśnie 20 jardów dzieli od pola punktowego. Pierwsza próba. Rał przypisał. Wygląda się za podanie. Będzie decyzja. Składamy dla Rał. I pociągnął za sobą jednego z wolontariuszy. Dylan Rał. Wolontariuszkę. Dać. Z kostyminem pani nie chce wrócić do Andrea w pewnym meczu. Miejmy nadzieję, że do niczego poważnego nie doszło. Jak widzę, wolontariuszka pokazująca, którą właśnie próbę rozgrywamy, ma się dobrze, przynajmniej tylko, że chciał zabić numer 2. O, właśnie w ten sposób. I mam drugą próbę 8 minut do przejścia po tej akcji biegowej wykonanej przez rozgrywającego Husarii Szczecin. Rał w przybice. Znów ta parada naciskany przez Karabowskiego. Razem z Klawiszem Rosowskim. A także pojawia się taka na boisku jeszcze zanim zatem się pozbył tej piłki Dylan Rao ze swoich rąk, to już mieliśmy odwagę na boisku. I zaraz usłyszymy
Azt szedjük meg meg, hogy aki ezzel lét. Przewinienie osobiste, podcięcie, numer 53, zdłużenie ataku, 15 jardów prawie, próba. I po tej karze cofnięta ofensywa, i sami Szczecin znajdują się prawie w tym miejscu. Miejsce, w którym jeszcze niedawno byli. Trzymał się jednak przy kucku, we którym zaczynamy podanie niekompletne. To prowadzi nas do trzeciej kupy. Na 34. Rozgrywający przy piłce jeszcze raz szuka podania Dylan Rau. Po prostu bardzo się zdecydować, co chce wykonać, ale tam już cieszą, chyba przez podjęcie bycia Dylan Rau przez cały czas zainteresowała. Ale już teraz to blisko poszło między Dawidem Magrianem a Dylanem Rauchem. Doprowadził na 20 yard piłkę rozgrywającą Husami Szczecin. Jednak mamy teraz już czwartą próbę. Także jeżeli teraz nie uda się dojść do 10 yardu Husami Szczecin. Przerwa na szanowanie Gdynia. Piłka będzie odzyskana przez ofensywę Sigurd Gdynia. W międzyczasie mamy krótką przerwę na żądanie i słyszymy się właśnie. Drużyna mistrza Polski gra na Narodowym Stadionie Jagdy. Dzięki uprzejmości prezydenta miasta Gdyni pana Wojciecha Szczur. Sponsorem tytularnym Sigurd Gdynia jest miasto Gdynia. Drużyna jest wspierają Szpiel, Amatus Gdynia, ATC Kardy, ATC Kiwe, EPC Ado, Burger Poland, PCD Bałtycki Gdynia, Kulnerowy, DZT Gdańsk, Eronina, EKB Container Logistics Polska, Eagle Logistics, GTS Logistics, IT Logistics, Lapis Logistics, Lofoni Intermodal, Master, MTMG, Morski Terminal Masowy Gdynia, MSC Poland, Ozdobes, Omega Fusion International, Volkswagen, Prima Spedycja Międzynarodowa, Refco Service, Samina Dubele Poland, TS Transfer, VGL Group, Unii Logistics, Zarząd Polskiego Portu Gdynia. Wszystkim za wsparcie serdecznie dziękujemy. Przerwie, wracamy do meczu. Dylan Rau przy piłce, ale Michał Garbowski popełnił przewinienie offside. Będzie 5 jardów kary. Powtórzenie czwartej próby. Zbyt szybko wbieg Michał Garbowski za innym Słowenia. Przed akcją offside. Drużynie obrony. 5 jardów kary. Wciąż czwarta próba. Czy powtórzenie czwartej próby z tą różnicą, że teraz Husa jeszcze ma do zdobycia 5 jardów. Defense! 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 Defense!
widzę nasz stan przez Kramowskiego, wyraż ten skandal. Ale jeszcze raz poszłował, rozgrywający w całej sieci. O, należą mu się prawa, za to co właśnie tam odgada. Tam jeszcze jeden sam w całej sieci będzie poszło pomocy. On będzie wstawał z pomocą kolegów. Przecież ta sprawa jest niewyjaśniona, no wiele raz rzeczy nam się wydarzyło na boisku. Zdecydowanie pierwsza próba zdobyta przez Kusanie Szczecin po tej spektakularnej akcji rozgrywającego Dylana Raucha. Pierwsza próba. Pięcia próba od przejścia w tym czasie na jakąś próbę Michała Szymowskiego. Z pomocą kolegów. Pamiętajmy, że jedna i druga drużyna zawsze mają na celu ukończenie meczu nie tylko ze zwycięstwem, ale także w komplecie, bez konkluzji, bez wracania z jednym zawodnikiem na nożach. A tymczasem pierwsza próba, 5 minut do przejścia, bardzo blisko pola punktowego Kusania Szczecin. Chyba się najbliżej. Pola punktowego właśnie znajdują się w dzisiejszym meczu Husarzy. Oddanie do Mario Brauna, ten jeszcze chwilę zatańczył. Z defensywną linią Sigą Stynia, nie udało się jednak biec pole punktowe. Mario Braun doprowadził piłkę na 3 yard, że właśnie 3 yardy. Dzielą Husarzy Szczecin od pola punktowego, druga próba. Jeżeli jeszcze raz, jeżeli jeszcze 3 razy próbę zatrzymywania zawodów Husarii dokonają zawodnicy z Kosta dalej. 0 będzie wyginało na stanie punktowym. Husarzy Szczecin bardzo się. Zatrzymał. Jeszcze raz Mario Brauna, któremu oddał piłkę Dylan Rauch. Cofnięta ofensywa Husarii Szczecin na 7 yard. Jeszcze dwie próby posiadania Husaria Szczecin. Na zdobycie przyłożenia. Jeszcze dwie próby przed tym ofensywą. Skok z dnia, by zatrzymać przeciwnika. Mocnego starcia wyjdzie zwycięstwo Dylan Rauch. Podanie na prawą stronę, Mario Brown, kilka złapana, sędzia poczty pokazuje ręce, że to jest przyłożenie Husarii Szczecin, ale jeszcze jedna zapachka z kłopotami, wstaje z boiska. Ja czekam na uniesione ręce sędziego głównego. Tak jest, przyłożenie Husarii Szczecin po raz pierwszy punktują w tym meczu za sprawą duetu Brown, także Mario Brown z dowódcą pierwszego przyłożenia dla drużyny gości. Będą stali jeszcze przed próbą podwyższenia wyniku, więc decydują się z tego co widzę na podwyższenie za 2 punkty. Zawodnicy drużyny gości mają jedną próbę na przeniesienie piłki z 3 jardu w pole punktowe. Rao atakowany, wyrywa się z pokrycia Dylana. Cała wyzywa Mario Brown, ładnie piłkę po podaniu od rozgrywającego. Jest to podwyższenie udane, także jeszcze 2 punkty wpływają na końco. Husarii Szczecin mamy 20-8. Pytanie, czy wystarczająco dużo czasu zostało. Husaria Szczecin mogła jeszcze myśleć o zwycięstwie w tym meczu. No na pewno teraz niepocieszony Maciej Cetelowski oraz Daniel Piechnik, który jest koordynatorem ofensywy. Być może w tym meczu jeszcze wszystko się może zdarzyć. Jak na razie na boisku pojawią się informacje specjalne. Odbierać piłkę będą skąd dnia. Drugi raz w tym meczu. A wykopywać Husarię Szczecin. Także drugi raz w tym meczu.
nawet sprawił, że piłka była żywa, może sygnalizował tak zwany fair play, że się pozwolił na piłki. Nie mógłby żaden zawodnik go atakować. Kilka slamotych miał i sylwestycznie położył się na tym piłce. Dzięki temu akcja powrotna zachowuje piłkę na Simon Zdynia i od pierwszej próby teraz ofensywa na 39 jardzie. Mamy teraz przerwę. Trener Sam Szczecin rozmawia z sędzią główną. Jeszcze tutaj konsultacje sędziów ze sobą. Zobaczmy, co wyniknie z tych konsultacji. Prawdopodobnie po prostu rozpoczniemy mecz dalej. Czy wrócimy do meczu, gdzie pierwszą próbę na mieli z Gdynia. Można sobie po meczu wyjaśnić. Tak jak już wspominałem Państwu na początku spotkania, dzisiejszy mecz tak naprawdę nie wpływa na sytuację w tabeli obu drużyn. Seahawks i Gdynia zakończą sezon. W trasie miał miejsce przypadkowy gwizdek. Natomiast w tym samym momencie piłka została odzyskana przez drugiego zawodnika Higo. Seahawks, pierwsza próba. Już wiemy, o co tam dochodziło do sprzeczek pomiędzy, no może nie sprzeczek, ale o czym były rozmowy trenera w zakresie z sędzią głównym, a teraz akcja wielowa Angelo Guiz i zdobyte 7 yardów. Przez amerykańskiego rozgrywającego, a tak jak już mówiłem wcześniej, wynik dzisiejszego meczu nie będzie miał wpływu na to, gdzie znajdują się obie drużyny w tabeli. Seahawks z dnia zakończył na drugim miejscu i spotkał się w półfinale z Rolandem z Białystoku, a to wcześniej zakończy ze spuszczonej tabeli. Oczywiście dwie drużyny mają jeszcze swoje punkty udowodnienia, są to chwile przed ciebie. Teraz Ika Brown, wybrał się jeszcze z odkrycia i zdobył pierwszą próbę dla Seahawks Gdynia. Świetne teraz zachowanie Jakuba Nowackiego. Nie przestawał on walczyć, nie poddał się temu przetrzymaniu przez defensora w samej Szczecin. Seahawks znajdują się już na 34 jardzie połowy przeciwnika. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Brawo, podanie na prawą stronę. Za plecy do Jakuba Mazana. Nie miał szans w tej sytuacji. Wide receiver Jakub Mazan. Złapał to podanie. Druga próba. 10, dalej 10 jardów do przejścia. I kapnał oddaje do Angelo Guiz, ten już rozkręca się lewą stroną. Angelo Guiz szukał sobie miejsca, jednak to było ale zabrane przez całą defensywę w Szczecin.
zakończyło się. To wszystko zdobyczą 4-jardową, trzecia próba, 6 jardów do przejścia. Brawo, oddanie do Sebastiana Krzysztofka, ten w górę boiska Sebastian Krzysztofek. Proszę na zakupkę na 35 jard, bo jednak dalej jest za mało zdobyć pierwszą próbę. I to prowadzi nas do czwartej próby, 1 jard do przejścia. Jeżeli Husaria Szczecin jeszcze myśli o powrocie w tym meczu, na pewno teraz jest czas, by zatrzymać rozpędzoną okazję z Kołzmienia. Natomiast nie lada konto zostanie zdobyty dla Kołzmienia. Jeśli teraz tak chce zakończyć się z zakończoną Sebastian Krzysztofek. Tyle boiska i z tego co widzę, budynki sędziów bocznych, to powinno wystarczyć, by zdobyć pierwszą próbę, ale tego jeszcze nie wiadomo, chyba będziemy mieli mierzenie. Tak jest, będziemy mieli mierzenie. Sędzia nie jest pewny, czy piłka przekroczyła dystans wymagany do przejścia pierwszej próby. I teraz z naszymi są, przepraszamy na boisko. Tak jest, pierwsza próba zdobyta przez Skołzmienia za sprawą Sebastiana Krzysztofka. Nie lada zawód musiała teraz przeżyć defensywa Husarii Szczecin. Chcę się powiedzieć, że tak blisko, tak daleko byli od odebrania piłki gospodarzom tego spotkania. A tymczasem pierwsza próba, 10 jardów do przejścia, Mika Bram. Angelo Pis. Jest niekompletny, także druga próba. Dalej 10 jardów do przejścia. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Na 14 jardzie połowy przeciwnika znajduje się formacja ataku gdyńskich jastrzębi. Sebastian Krzysztof! Owek drogą w górę boiska do wprowadzania przeciwnika. Na pierwszy jak chyba z tego co widzę, chociaż nie jest pewien, nie jak sędzia po prostu stanął na czwartym jak, także na czwarty jak prowadził Sebastian Krzysztofek swoją informację pozytywną. Nie dało to jeszcze pierwszej próby, także mamy drugą próbę, 1 jak do przejścia.
Ram oddaje szkołę. Wypracował je. Można powiedzieć, że ten rajd ofensywny to właśnie jego waleczność. A zakończenie to już czysta perfekcja. A teraz podwyższenie dane. Offside numer 45, drużynie obok, plan. Kara jest odrzucona, podwyższenie jest udane. Na końcu Sintos. No i mamy, nie wiem, przed chwilą, ale już wszystko się zgadza. 27-8 na prowadzeniu Skoł z Gdynia. Odpowiedzieli punktami za punkty zdobyte wcześniej przez Usanie Szczecin i co dalej tworzy dla nich taką komfortową sytuację, jeśli chodzi o dalsze rozgrywanie spotkania. Ja przypominam, że jesteśmy już w czwartej kwarcie. Stronę i pomógł z piłką. Będzie było Mario Brown. Doprowadził on piłkę na 35 yard, zanim dotknął linii bocznej boiska. Pierwsza próba 10 yardów do przejścia na 35 yardzie. Ofensywa Usami Szczecin. Było, ktoś tam krzyknął. Nie wiem, czy jest to. Właściwie wypracowałem. Raut podanie na lewą stronę. Jest złapane przez Amina. Widać było teraz słuchać na swoją niemoc strony wide receivera numer 8, że tutaj ma 10 yardów do przejścia. Szczecin naprawdę ciężkiej sytuacji. Trzecia próba do przejścia sporo, aż 35 yardów rozłożył w pierwszej próby. Rał naciskany przez Gałowskiego, pozbywa się jeszcze piłki. Zostaje ją tam Trebieko. Jednak dwie minuty pozostały do końca spotkania. Dwie minuty do zakończenia spotkania. Okay,
Kuba i Pantołacz będą zawodnicy Pisa Szczecin. Daleki wykop, jak na razie nikt nie zamierza tej piłki dotknąć. Zostaje ona zatrzymana na 17 jardzie. Pytanie, czy będą jeszcze próbować podwyższyć wynik na końcówkę czwartej kwarty. Pierwsza próba, 10 lat do przejścia. Brown, oddanie Sebastiana Krzysztofka. Sebastian Krzysztofek jeszcze nie walczył. 7 jardów, już 6 jardów w tej akcji biegowej. O. Druga próba do przejścia, 4 jardy. Sebastian Krzysztofka. Widzimy, że zmiana na miejscu rozgrywającego Jakub Leszczyński w miejsce amerykańskiego Mickey Brown. I teraz trzecia próba. Dalej 4 jardy do przejścia. Teraz Jakub Leszczyński, ale prawie na boisku. Jeszcze przed wznowieniem akcji. Zaraz posłuchamy werdyktu sędziego głównego. Co tego, co się wydarzyło na boisku. Przed akcją fast start, numer 73, drużynie ataku, 5 jardów kary, 3 próba. Jakub Krystecki zbyt szybko ruszył się przez snap piłki, stąd ofensywa z Kołstynia cofnięta o 5 jardów, także powtórzenie trzeciej próby, a do przejścia tym razem tych jardów jest 8. Wszystkie pytanie do Aśka na lewą stronę. Aśka Gruba jeszcze przed sobą miał jeszcze raz przez tego Patrycyjera i porany Tomasza od Jakuba Leszczyńskiego. Przerwa żądanie Gdynia. Do końca spotkania zostało 11 sekund. 11 sekund do zakończenia spotkania, także już teraz. Nie wiem. Nie wiem. Jednak chyba chcemy się zdobyć punkty na zakończenie, więc ja chyba źle widziałem, jeśli chodzi o zmianę na rozegraniu. Nie był Jakub Leszczyński. Niestety te numery czasem
zapytają się na sprzęcie futbolowym. Jednak dobrze, wszystko widziałem, to ja jeszcze wszystko także może powinien po prostu wybrać się do okulisty. Pierwsza próba. 10 minut do przejścia, do zakończenia 11 sekund. Zobaczmy. Leszczyński podaje do Krzysztofa. Jarku. Pytanie, czy pozostał jakiś czas do końca? Trzy sekundy do zakończenia spotkania. Będą chcieli jeszcze przyłożeniem zakończyć to spotkanie z Gdynia. Zbliżamy się do ostatniej akcji. Pierwsza próba, ale to już nie ma znaczenia. Leszczyński. Pozwala się podanie na lewą stronę. Podanie jest niekompletne. I to daje nam chyba koniec spotkania. Dziękuję bardzo.